To mój kochany park. O, to jest ten kamień. Tam przeczytasz, moi koledzy, moje dziewuszki, moi koledzy, wszystko ze szkoły. Kmiecik Witold, 17 lat. Zagórski Maksymilian, mój kolega. Fromholz Edmund, ja jestem harcerz Orli. Harcerz Orli. Jurgo był moim bardzo bliskim kolegą. Tu na niego jest ulica Jurgo nazwana. On oddał życie za swoich kolegów harcerzy. On zaatakował Niemców, żeby ci mogli uciec. Ale jego Niemcy zastrzelili. Bardzo dobry chłopak. To jest resztka tych, co wyłapali. No mnie nie wyłapali, bo ja już uciekłem z strzelu. Ale dużo, dużo więcej, których rozstrzelali, ale nie rozpoznali. Bo to wszystko musieli z ziemi wykopać. Kogo rozpoznali, to na tablicy jest, a kogo nie rozpoznali, to nie ma. No co mogę, co ci skarbie pokażę? Wszystko. Był taki chłopak, byłem harcerz, ganialiśmy. Wysoko na drzewach, ja wiedziałem, aha, tu ptaszek ma gniazdo. I na to drzewo tam zobaczy, czy jajka są. O, już są jajka. Mieliśmy łuki, łuki. Gdzie? Gdzie? Wszędzie? No, chłopaki za krzakami siedzieli, a myśmy... A ile lat byłeś, zaczynałeś harcerze? Tu harcerze byłem od 11 roku życia. Moja kochana Wisła. Czarna porzeczka, tak. Skoczyliśmy do wody i do Czczewa pływaliśmy. Tam były Niemcy już. Wisła była granica. A tu jest Polska, a tam Niemcy już. To niedaleko od Niemiec. A. Katie, musimy obiadać. Musimy obiadać teraz. Smaczne są. So, musimy bierzeć to Iga. Pani, no, musimy na śniadanie pojechać. Ale teraz patrz, zieleń, patrz, mówimy zielone, nie? To jest zielone i to jest zielone, ale to jest zupełnie inne zielone, prawda? A już czwartego. Września, 1 wojna, 4 września, September. Niemcy już byli w Czczewie. Kogo zabijali? Urzędników, lekarzy, nauczycieli, księży i harcerzy. Harcerzy. Dlaczego harcerzy, młodzi ludzie? Dlatego, że harcerze to byli patrioci. W sercu Polska była. I kogo złapali z tych harcerzy? Na plac koszarowy i już. Myślałem coś, ja nie chcę, żeby mnie zastrzelił. Wtedy z moim kumplem mówili to, jak nie chcemy, oni nas znajdą i zastrzelą. Musimy uciekać. Gdzie uciekać? Do tego biura, do Gestapo. I do mnie oni mówią, no chyba już teraz wiesz, że jechaliście za granicę. Ja mówię tak. Mielibyśmy was zastrzelić i to by było najlepsze, ale my dla was mamy coś lepszego niż zastrzelić was. Myślę sobie, co on gada? Co może być coś lepszego od żeby nas zastrzelić? I oni nas zawieźli. Jeszcze tam w sumie 8 miesięcy tam po tych więzieniach i wywieźli nas do Auschwitz.
Teraz ten Alek mówi do mnie, ty rozumiesz, co oni mieli na myśli? Czy dla nas coś lepszego mają niż rozstrzelanie? To jest gorsze niż rozstrzelanie. To piekło Auschwitz. Ja mówię sobie, on ma rację. Oni wiedzieli, co to będzie Auschwitz. Tak, ale jakie chodzina. This is after he escaped. I trwało równo 2 lata. I trwało lata. Równiutko 2 lata. Bo 20 czerwca 40 roku przywieźli, a 20 czerwca 42 roku wyjechaliśmy. Syndrom Auschwitz. Niektórzy 30 lat, niektórzy jeszcze go mają. Że oni mają w głowie 2 życia. Jedno życie ja dziś i jedno życie ja tam. Wszyscy, którzy przeżyli Auschwitz, są dla nas jak bracia. Marian Kołodziej. On jeszcze jest syndrom Auschwitz. Co to ten dzwon znaczy? Ten dzwon znaczy wszyscy ustawiać się do pracy. Więźniowie. Którzy powinnali ile tego, cała rzeka. To tyle tego jest, to jeszcze są ludzie. A co to jest? To są numery. Te więźnie nie są, to są numery tylko. Widzisz? Syndrom. A na tym murze ściana śmierci. Łączył te 2 bloki. Tam SS ma tu strzałem w tył głowy. Zamordował. Ton wyprowadzali nago. Kobiety, dzieci, starców, wszystkie nago. I te trupy rzucali tu. To ja byłem w komando pracy, którzy zwozili trupy do krematorium, do spalenia. I on wtedy, ten palicz morderca, krzyknął Tor auf, czyli otworzyć bramę. Otwierali bramę tu, wjeżdżaliśmy tym wózkiem, zakręcaliśmy. I tyle były nas 3 pary. Ja wiedziałem, on ma ręce, ja mam nogi. Tylko z tej kupy trupów, ja za nogi, on za rękę, na wóz. Na nogi za i na wóz. I ja ustanąłem z tego. Szybko się przekręciło we mnie wszystko. Ja jestem tu i te trupy tu leżą. Nic tam nie leżało. Leżą trupy, ja widzę. Ja chciałam pytanie, bo ja przyjechałam od Anglii, ja pisałam piosenkę, a to jest strony kreatywiczne, coś kreatywiczne. I chciałam spytać, coś nowego do świata od tego? Ty. Tak. To pierwszy raz w życiu spotkałem, dlatego to było dla mnie takie troszkę szok. Tacy ludzie są jeszcze. Tacy ludzie są, że moje życie ich inspiruje i piszą, inspirując, piszą melodię według swego uznania, według swoich możliwości. Tak. Pierwszy raz w życiu. Genek, ten Ukrainiec, pracował w warsztatach samochodowych SS. On był mechanik samochodowy, 1 klasa. I on do mnie mówił, Kazek, czy by stąd można uciekać? Ja aż podskoczyłem. Genek, jest na wariackich papierach. Tu stąd jeszcze nikt nie ucieknie. To jest niemożliwe. Wkoło druty, wszystko druty, SS-many, prąd w drutach. Co tu myśleć o uciekce? I wtedy Genek mówił, ale musisz wziąć pod uwagę, że ja bym mógł skombinować samochód. To już jest coś, on mówił. No teraz on czekał, że ja muszę teraz wymyśleć cała reszta. Czyli pierwszy punkt to był ten samochód. Ale ten model, on był przecież do dyspozycji komendanta. I komendant nie mógł jechać do Berlina wolno. On musiał wyjechać parę godzin i być w Berlinie. Dlatego on musiał mieć szybki model.
czyli Steyr 220. Szybki. Ty jesteś światły na ten wóz. Oni będą nas gonić. Jak nas będą wiedzieli, gdzie jedziemy, to ten wóz musi być pewny. Uciekać musimy. On do mnie tam. Nie martw się nic. Nikt nas nie dogoni. Ten wóz, żaden inny nie dogoni. I on był taki. Będziemy zaraz grać. Dramat. I dalsza część tego utworu zbliża się, pokazuje, napięcie rośnie, ten dramat nadchodzi. Tylko jeszcze poczekaj trochę. I wreszcie jest kulminacja. Ja muszę powiedzieć, że ja słuchając to, jestem tam, nie tu, tam w Oświęcimiu. I ja czuję, że ten dramat nadchodzi. I teraz ja słyszę za mną ten ksiądz, mówi, Kazek, zrób coś. I ja wiem, że oni na mnie liczą. Jak ja teraz nie zagram tego SS-mana, ja muszę dobrze zagrać, żeby oni uwierzyli, że ja jestem oficer SS. Jak ja tego dobrze nie zrobię,
Nie uda się. Katastrofa. Katastrofa. To jest ten najgłębszy dramat. Ja musiałem wszystko w siebie odrzucić. Nie ma strachu. Tak, wiesz, nic nie ma. Na jedną kartę wszystko. Na świecie nic nie ma. Ja muszę być SS-man. SS-man. Otwieram te drzwi, pokazuję oficer SS. A jedno, cholery, otwieraj ten szlaban, bo ja za ciebie otworzę. Wtedy on przestraszył się. On się przestraszył, oficer, za kordę szlaban idzie do góry. I my przyjeżdżamy. I powoli ten dramat schodzi w dół. To jest piękna realizacja. Zestaw tej melodii jest bardzo pięknie ustawiona. A tu jest ten dramat. To jest piękne. Taka robota. Te słowa wplecione takie, te polskie nasze słowa. Które jeszcze bardziej za serce łapią. No my nie rozumiemy wszystkich słów. Bo to w piosence, jak śpiewasz... Muzyka mówi do nas. Muzyka. Melodia do nas mówi. Kate. Nie wiem, kto ci to dał. To. Tą zdolność, tak. Brawo. Bardzo dziękuję. A to był dla nas, to był kochany wóz. Wielki sentyment czuliśmy do tego samochodu, bo to był samochód, który nas wywiózł na wolność. Wielki sentyment, jakby to był nasz przyjaciel, on nas wywiózł. Dobrze. It's